Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w Lanskoronie, gdzie jest meta rajdu Monte Lanskorona, a ze mną jest mój serdeczny przyjaciel Marek Gutka. Marku, witamy cię bardzo serdecznie. Jesteś dzisiaj tutaj jako uczestnik i powiedz mi, jak ci poszło? Tego jeszcze nie wiem, czekamy na ogłoszenie wyników, natomiast wszyscy mnie namawiali, że jeździsz na różne rajdy, jeździ na Lanskoronę, jest bardzo ładnie. Wybrałem opcję dwudniową, bo tam była jednodniowa. Dwudniowa zaczynała się wczoraj w parku zamkowym w Żywcu. Kończyliśmy w Korbielowie. No i dzisiaj Korbielów, Lanskorona, drugi dzień. Ile kilometrów łącznie zrobiłeś? Pierwszy dzień było 170, dzisiaj było około 130. No to powiem ci, kawał rajdu. Tak, kawał rajdu. No plus jeszcze teraz powrót do domu około 400 km. A 400, nie, 350. Bo Marek jest, słuchajcie, tutaj z okolic Stalowej Woli, także serdecznie pozdrawiamy te rejony. I Marek, powiedz mi tak, dzisiaj przyjechałeś swoją BMW-czką białą. Dlaczego taki samochód akurat wybrałeś i czy jeździsz czymś jeszcze w tych rajdach? Jak to jeżdżę cały cykl mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych, w tym sezonie. W sezonie jeżdżę Fiatem Mirafiori z 1977. Natomiast ta takim zielonkawym, nie? Dobrze kojarzę. Tą BMW znasz, bo cały cykl roku 2023 pojechałem tym BMW w klasie post 80. Natomiast Mirafiori pozwala mi startować w klasie powyżej 70 roku. I ta BMW teraz ma taki rok odpoczynku. Okay. Oczywiście to było takie zamierzone, bo nie chciałem gdyby nadwyrężać za bardzo tej BMW przez kolejny sezon. Ona jest w stanie dziewiczym, fabrycznym, więc trzeba już takie auta troszeczkę dać im emerytury, odpoczynku, ale na ten rajd wziąłem, dlatego że wiedziałem, że będzie kręto, będzie ciasno, będzie wąsko. No tutaj takie małe BMW. A to auto jest bardzo takie żmijowate. Są fajne próby sportowe tutaj, dosyć ciasne próby sportowe, bo co innego jak są długie próby sportowe, za tydzień w Tarnowie takie będą, na Mistrzostwach Polskich Pojazdów Zabytkowych, to tam moc się liczy, a tu się bardziej liczy zwinność. No powiedz mi tak, są różne szkoły oczywiście używania tych naszych klasyków. Czy je postawić gdzieś w garażu na wystawie? Pewnie i takie są do tego też przeznaczone, jeśli mają tam jakiś minimalny przebieg, są super stanie zachowania. Natomiast ty jesteś takim zwolennikiem, żeby tych samochodów użytkować, żeby nimi jeździć, nabijać im te kilometry. Lubię mieć auto, z którego czerpię radość. Posiadanie klasyka po to, żeby na niego patrzeć, to trochę tak jak kupienie sobie obrazu. Cieszysz się, że masz obraz i jesteś bogatszy o ten obraz, ale możesz na niego tylko patrzeć. Inni ci mogą zazdrościć, więc radość z klasyka to jest właśnie czuć tą jazdę klasykiem. I właściwie jak mi sezon pozwala, od wiosny do jesieni, czymś zawsze klasycznym jeżdżę, zdecydowanie więcej niż samochodami współczesnymi. Natomiast ten okres jesieni, zimy jest tak długi, że komuś tak, się tak, tak dłuży, że jak się pokażą się doczekać, jakiś tam, nie wiem, marzec, że można wyjechać, to już jest to. Natomiast no mam też auta, które bym w życiu nie wziął na rajd do takiego próbowania i tak dalej, chociażby mój Garbus, prawda? Jest jak gdyby takim samochodem w stanie muzealnym, prawda? Z minimalnym przebiegiem, z fabrycznym stanem i tak dalej. Więc no, zdaję sobie sprawę, że jak masz tylko taki obiekt westchnień, to musisz mieć też taki obiekt do pojeżdżania. Super, Marek, w takim razie gratulujemy ci ukończenia jeszcze tego rajdu. Ukończenia jak najbardziej, że auto dojechało, całe jest zdrowe, nie zepsuło się po drodze, więc to jest super. I życzymy ci oczywiście samych sukcesów na trasie. Trzymaj się. Miło było. No i moi drodzy, zobaczcie, przejdziemy się tak jeszcze tutaj dookoła tego rajdu. Popatrzymy, co tutaj przyjechało. Chciałem wam pokazać, ponieważ na starcie tutaj z samego przodu stoi sobie Bosmal, zobaczcie. Biały Fiat 126P Cabrio. Fajny stan i też super pojazd na taki, myślę, rajd, więc jak najbardziej doceniamy przyjazd takiego samochodu tutaj. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj zobaczcie, jaki ładny srebrny Peugeot i myślę nawet, że jest to samochód, który kiedyś był u mnie, 305. Wnętrze było identyczne, jest na blachach KR, więc podejrzewam, że jest to właśnie ten konkretny egzemplarz, który przeszedł kiedyś przez moje ręce. Tutaj jeszcze piękny Mercedesik na czarnych tablicach, zobaczcie. No i co dalej? Duży Fiat czerwony. Tutaj mamy Mazdę, zobaczcie jak ładnie silnik pokazany reprezentacyjnie. Tutaj jakieś Audi, Celica GT, czerwony Peugeot w ładnym stanie, Honda. O, jaki piękny mały Fiacik, 500-teczka, super. Zastawa zielona, Rover, garbusik, no i co, Fiat, tutaj zobaczcie, pick-up, bardzo ładny stan, czerwony, pięknie wyglądający, także sobie go popatrzcie, obczajcie. No i zielona zastawka również w ładnym stanie. Citroen BX19 GTI. Tutaj nawet G-klasa. Spójrzcie, Porsche. Tam mamy kolejnego Mercedesa SL-a.
Bardzo ładny samochód. O, ale kurczę, zobaczcie na to. Żółty Opel GT. Jedynka z pierwszej serii. No coś niesamowitego, jaki piękny samochód. Ktoś tutaj niesamowicie przyłożył się do remontu. Świetna, świetna linia, świetna bryła. Spójrzcie sobie od boku, jak to wygląda. Przepiękne auto. Zobaczymy jeszcze na wnętrze. Spójrzcie, jakie ładne fotele. No niesamowity wóz, robi naprawdę duże wrażenie. Tam zobaczcie jeszcze Golf Cabrio. W ogóle piękne miejsce, malownicze, rynek Lands Corona. Polecamy tutaj. Często właśnie są jakieś zloty, spotkania fanów motoryzacji, ponieważ tutaj właśnie dużo mieszkańców tą motoryzacją klasyczną się pasjonuje. Także bardzo ładne miejsce, zachęcamy do przyjazdu tutaj. No nie, no ten Ford, słuchajcie, jest przepiękny. Ale ładna linia i świetny kolor. Żółte tablice. Piękne wnętrze, zobaczcie. Świetny, świetny, świetny Ford. Także co, lecimy sobie jeszcze dalej. Ze mną jest pan Krzysztof, który przyjechał takim oto pięknym, zielonym Oplem na ten rajd Monte Lands Corona. No i co, panie Krzysztofie, prosimy o kilka słów o tym samochodzie, bo widzę, że jest w pięknym stanie. Jak to wygląda? Co, z czym my tu mamy do czynienia w ogóle? Jest to Opel Rekord D w stanie w pełni oryginalnym. Lakier fabryczny 9 lat temu został sprowadzony z Węgier. O, z Węgier, to z nasz Węgier. Kierunek, moi drodzy. Tak, od rodziny pierwszego właściciela. Stan jest no, rewelacyjny tego samochodu. I który to jest rocznik, jaki model dokładnie? To jest 77 rok, okay. Opel Rekord D, ostatni rok produkcji tego modelu. Bo potem już weszł ten rekord E, który pan miał, ten biały. Ten biały, co widziałem na filmie. Tak, super. No tylko, że ja widzę, ja miałem w automacie, a tu jest jeszcze manualna skrzynia. To jest manualna szerobiegowa skrzynia. Możemy sobie zaglądnąć pod maskę, zobaczymy, jak to wygląda. Proszę. Pozwolę sobie tutaj otworzyć. Tak. Pociągać. Dobra, pociągniemy. Chodźcie tutaj, moi drodzy, zobaczycie sobie, jak ten Opel wygląda pod maską. Bo to też robi wrażenie. No i spójrzcie, stara motoryzacja, więc mamy tutaj mały silnik. Do wszystkiego jest tutaj tak naprawdę dostęp. Chcemy wymienić rozrusznik, 2-3 śruby i wymieniamy sobie po prostu rozrusznik. Mamy tutaj alternator, więc wszystko tak naprawdę jest na miejscu. Mamy oczywiście filtr powietrza, który też również możemy sobie bez problemu wymienić. Więc jest to jeszcze taka fajna motoryzacja. Tak, to jest fajny patent. Siateczka do łapania owadów. Chroni na chłodnicę, nie? Tak, że chłodnica się nie zapycha, ty po przyjeździe zmiatam. Rozwiązanie pierwszego właściciela. Fajny patent. Chodźcie, jeszcze zobaczymy sobie do wnętrza, ja pozwolę sobie przejść z drugiej strony. A ile to auto ma koni? Ile auto ma koni? Tutaj 90 pytanie koni. Od małego fana. A. 90 koni. Dużo czy mało? Sam raz, nie? No i spójrzmy na wnętrze, bo ono tutaj też robi fajne wrażenie. Mamy oczywiście szyber dach, spójrzcie, jest on na korbkę. Tak jak mówił pan Krzysiu, jest manualna skrzynia biegów. Przebieg na ten moment 42 tysiące, z tego co widzę tutaj na blacie. Ciekawie, czy jest to pierwsza setka, zaraz pana Krzysztofa zapytamy. No i to, co jest piękne, to spójrzcie jeszcze wnętrze tego samochodu. Bardzo ładny beżowy kolor. No i zapach typowy dla właśnie starego samochodu. A tutaj Krzysztof, powiedz, bo mówiłeś coś, wspominałeś. Możemy powiedzieć naszym widzom, że ten samochód będzie na sprzedaż, tak? No jest w zasadzie na sprzedaż, tak. Jaka jest cena takiego egzemplarza, powiedz mi? No wyjściowo 58, ponieważ no jest to oryginał, tak, no to... No tak, zawsze... na pewno takich samochodów w takim stanie zachowania jest bardzo mało, nie? No, bardzo mało jest. Również tutaj właśnie te chromy, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie takiego samochodu, są w bardzo dobrym stanie. Listewki wszystkie proste, niepognieciane, to są takie rzeczy, których nie da się do takiego samochodu dokupić i które bardzo drogie są w odrestaurowaniu, więc tutaj należy zwrócić uwagę na to, że są one w bardzo dobrym stanie, więc jeśli ktoś z was byłby zainteresowany zakupem takiego egzemplarza, to oczywiście kontakt do pana Krzysztofa podamy gdzieś w opisie, tak żebyście mogli sobie ten samochód kupić. A jeszcze historia zakupowa, to pan był po niego osobiście na wywiadzie? Nie, nie. To wyglądało? Mój kolega wyszukał ogłoszenie w internecie. I pojechał lawetą do Budapesztu. Aha, okej. Okay. Ten pan, który to sprzedawał, prawdopodobnie był synem pierwszego właściciela i miał kolekcję różnych samochodów. Między innymi właśnie ten. Tak? No i no nie wiadomo dlaczego, syn, ten kolega się nie spytał, dlaczego sprzedaje ten samochód. No ale przywiózł go do Polski, do Lublina, jestem z Lublina. I spotkaliśmy się na targach Motoshow w Lublinie. Ja byłem Peugeotem 304 wtedy. Okej. I no, ten kolega chciał sprzedać ten samochód. No jak ja zobaczyłem ten stan tego samochodu, no to się po prostu... Miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, się zakochałem. Widzicie, w samochodach też występuje coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia. No i po prostu Peugeota sprzedałem, a tego sobie zostawiłem, no już 9 lat go mam. No to super, bardzo fajna historia. Jeszcze raz gratuluję posiadania takiego fajnego auta. No i dzięki za opowiedzianą dla nas historię. Dziękuję. Lecimy dalej.
Moi drodzy, ze mną jest Łukasz Klimowski, który jest organizatorem imprezy, na którą trafiliśmy, czyli rajdu Monte Lanzcorona. Łukasz, która to edycja i co przyszło Ci w ogóle do głowy, żeby coś takiego zorganizować? Dzisiaj mamy 8. edycję rajdu Monte Lanzcorona. No to powiem Ci już, kurczę, któraś, nie? Dokładnie. Nie wiedziałem, że tak, tak długo trwa. Tak, tak. Wyszliśmy z inicjatywy, żeby zrobić coś ciekawego, nie stacjonarnego, tylko żeby troszkę zamieszać, uatrakcyjnić i tak naprawdę chyba się udało. Z tego, co wiadomo, wszyscy są zadowoleni, wszyscy są na mecie, także jest okej. A czy powiem Ci tak od siebie, nie? Że to miejsce, które tutaj mamy, czyli ten rynek w Lanzcoronie, on w ogóle już jest tak magiczny sam w sobie, że no, dopełnienie go tymi samochodami to jest strzał w dziesiątkę, no nie? Ale powiedz mi jeszcze taką rzecz, jeśli ktoś chciałby na przykład u Was wystartować za rok, to jak wygląda proces zgłoszeniowy do takiego rajdu i czym możemy tak naprawdę w tym rajdzie pojechać? W zasadzie u nas praktykujemy tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma selekcji samochodów. Wszystkie samochody, które ukończą 30 lat, mogą pojawić się na starcie. A czyli jest ten jakby próg wieku, nie? Tak, czyli 30 lat i dokładnie mogą jechać. Ile dzisiaj wystartowało załóg? Znaczy wczoraj tak naprawdę, bo wczoraj był start tego tak rajdu, naprawdę, tak? Mieliśmy w tym roku 3-dniową edycję. A, czyli 3-dniową, 2-dniową oraz 1-dniową. Pierwszy raz testowo po prostu zrobiliśmy sobie taką wersję, tak jakby prolog taki piątkowy. W piątek mieliśmy do przejechania 60 kilka kilometrów plus próba sprawnościowa, czyli na placu między pachołkami kręciliśmy kręciołki. Wersja dwudniowa, czyli w sobotę start i niedziela. Start odbywał się na Zamku Żywieckiego, Habsburgów. Okay. Metę mamy w Lanzcoronie. Oczywiście to musi być tradycja. Musi być tradycja, zgadza się. A powiedz mi taką rzecz, jeśli ktoś teraz się startował w piątek, a dojechał na metę dzisiaj, to ile tak naprawdę kilometrów musiał pokonać, żeby... Łączna ilość kilometrów... Skończyć rajd. Oczywiście, to było około 320-330 chyba z tego, co wiadomo, kilometrów. No to będzie też takie wyzwanie dla klasyków, tak, nie? Bo wiesz, kurczę, jak jest taki na przykład, nie wiem, duży Fiat, mały Fiat, bo też maluszki jakieś widziałem, to nie jest to takie hobby, żeby one przejechały, bo wiesz, że tam czasem coś lubi się wysypać, zepsuć, ale oczywiście wszystkim Wam, jeśli przyjedziecie, życzymy powodzenia i tego, żeby samochody Wam się nie psuły. Łukasz, dzięki Ci za tą fajną imprezę, fajnie bardzo tutaj dziękuję przyjechać i pooglądać sobie te wszystkie samochody. Życzymy oczywiście powodzenia w Twoich dalszych inicjatywach, no i dziękuję. Myślę, że za rok postaramy się przyjechać jakimś samochodem, żeby wystartować już w tym rajdzie. Serdecznie zapraszamy. Dzięki wielkie i pozdrawiamy. Tutaj spójrzcie, na wystawie z tobą jeszcze jakieś bardzo stare egzemplarze samochodów. Również pięknie wyremontowane, również pięknie odrestaurowane. Zaglądniemy sobie lekko do środka. Jeździ Pan nim do pracy? Jego się składa. Piękne beżowe wnętrze. Ładny samochód. Lecimy sobie dalej. Spójrzcie, tutaj ładny Mini Cooper. Jeszcze BMW, duży Fiat biały. Tam dalej jeszcze jedna Lancia Delta tym razem, ale w ładnej oklejnie Martini. Zobaczymy, jak ona wygląda. Bardzo ładny samochód. Ach, przepiękne auto. Tutaj zobaczcie jeszcze Volkswagen. Również w takiej oklejenie Martini. Podobne jak Martini. Pasuje kolorystycznie. Moi drodzy, i tym oto pięknym ujęciem właśnie z samochodami w tle kończymy ten odcinek, z rajdu Monte Lanzcorona. Dzięki, że byliście z nami. Krótka relacja. Zostawcie oczywiście komentarz, kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się następnym razem. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Was serdecznie. Hej!